Wielki pojedynek. Na miłość boską, pośpiesz te osły. Oddałabym wszystko za kąpiel. Spokojna głowa, niebawem będziemy. Ty parszywy, wstrętny, podły. I nawet strzelać nie potrafisz. To ty, Big Horse? Nie, Abraham Lincoln. A to jest taczka. W mieście jest niebezpiecznie. Z więzienia w Jefferson uciekł morderca. Gdzieś tu się ukrywa. Za jego głowę dają $3000. Do salonu chyba dojedziemy. Nikt nie chce pracować na zachodzie. Tu tylko zabijają, piją i grają w pokera. Stój, gdzie stoisz. Niech nikt nie wychodzi. Powiedział, żeby nie wychodzić. Chce mi się pić. Ani kroku. Ręce do góry. Chce pan zginąć?
Woźnico. Przepuść go, Bill. To kolejny łowca nagród. Mieliśmy zatrzymywać ludzi. Lepiej się schowaj. Zamknięte. Nie umiesz czytać? Chce mi się pić. Już straciłem oko w burdzie. Użyj drugiego i znajdź whisky. Idź po żarcie i whisky. I po wodę dla pań. Lepiej usiądźcie wygodnie. Widziałem już takie pułapki. Kiedyś w El Paso czekałem 3 dni i 3 noce. Zasadzili się na Jesse'ego dzieciaka. Za jego głowę dawali 10 tysięcy w srebrze. Czekało na niego ze 20 chłopa. Nikt nie chciał wyjechać. Liczyli, że prędzej czy później Jesse się pojawi. Trzy dni i trzy noce. I pojawił się? Tak jakby. Siedział w kącie zresztą i udawał, że z nimi czeka. Kawałek tego ciasta. Bez nadzienia. Przyniosę też butelkę. Usiądźże.
Do mnie strzelasz? Filip Vermeer, jesteś otoczony. Filip Vermeer. Jesteś aresztowany. A może cię zabiję? Miałeś szansę, ale rewolwer jest pusty. Wyłaź, a nie stanie ci się krzywda. Co tu szeryfa sprowadza? Chyba nie jestem aż tak ważny. Chcemy tylko nagrody. Wyjdź, a zapomnimy, że martwy jesteś wart tyle samo. Spróbujemy odstawić cię do Jefferson żywego. Na pewno. Nie zabijemy cię. Wyjdź z rękami w górze. Pozwoli im pan? Sprawiedliwości stanie się zadość. Wymierzą ją łowcy nagród? To ja tu poluję. Nie spadnie ci włos z głowy. Gwarantuję to ja, Hulk. Dla nagrody zabiją też pana. Daję ci 10 sekund. Wyrzuć rewolwer i pas z bronią. Rób, co mówią. 5 sekund. Tyle zachodu dla marnych $3000. Wychodzę. Szeryf nie dostaje nagrody za bandytów, których zabije. Nie zabijam dla pieniędzy. Odsuń się, szeryfie. Tropiliśmy go ponad miesiąc. Jest nasz. Przykro mi. To ja go trzymam za nogi. Przyprowadźcie mi 2 konie. Nie chcę przeszkadzać sprawiedliwości, ale wiem, po coś pan tu przyszedł. Żeby zgarnąć nagrodę za jego głowę, tak jak my wszyscy. Jest pan draniem z gwiazdą na piersi, który obrobi nas z kasy. Może. Wciąż potrzebuję koni. Żadna frajda jechać z umrzykiem, a martwy nie jest wiele wart. Niech go pan zostawi. Pochowamy go i wszyscy będą zadowoleni. Kojot pochowałby umarłego? Yeah!
kryć się. Nie jest wart ani centa. Zostawcie go mnie. Pieniądze to źródło zła. Pozwalasz mu uciec. Bierz konie. Jesteśmy w Hila Bend. Cholera, gdzie on się podział? Tam jest. Zawracać. Na następnym zakręcie jest nasz. Stać. To indiański trik. Jest pod koniem, albo ukrywa się w jakiejś dziurze. Innej dziury nie widzę. To musiał być malutki Indianin. Miej oczy otwarte. Droga do srebrnego dzwonu nie jest łatwa. Dlatego zapłać $5 więcej. W Meksyku, na środku pustyni, miałem taki sejf pod tyłkiem. 3 dni i 3 noce otoczony przez bandziorów, którzy go chcieli... I co się stało? Nie wiem. Chcieli złoto, nie mnie. Pozwoliłeś im ją zabrać? Za marne $50 na miesiąc mam dać odstrzelić sobie łeb? Zabrać sejf z powrotem do banku. Oddawaj pieniądze. Kupiłeś pan właśnie sikacza za $5. Należał do jednego z łowców nagród. Nigdy takich nie widziałem. Oby więcej się nie pojawiali. To znak Saksonów. Widziałem taki na ich koniach. Jeśli konie nie połamią nóg, koła wytrzymają, pogoda dopisze, nie napadną nas i pojedziemy główną drogą, będziemy w srebrnym dzwonie za 5-8 godzin. Jedziemy przez pustynię. Umrzemy z pragnienia. Mamy konie i kobiety. Podróże dyliżansem są nieobyczajne.
Marnujesz czas. Koń mi zdechł. Podwieziecie mnie? Nie jestem bandytą. Wsiadaj, chłopcze. Słyszałeś szeryfa? Ruszaj się. Kogo słyszałem? No dalej. Jadę do Saxon City. Przestań gadać, bo daleko nie zajedziesz. Szeryfie, ale kim on jest? Kimś. Nie przedstawi nas szeryf sobie? Śmiało. Philip Vermeer. Kryminalista, skazany na śmierć. Ścigany za morderstwo. Rząd Stanów Zjednoczonych zapłaci $3000 każdemu, kto poderżnie mi gardło. Niech pan chociaż zwiąże ręce temu łotrowi. Bez obaw. Zabijam tylko miłych ludzi. Srebrny dzwon. Nie ma tu ani srebra, ani dzwonu. Big Horse, jak leci! Cieszę się, że cię widzę. Jeszcze nie zdechłeś? Srebrny dzwon, jedzenie, nocleg, toaleta. Właśnie przygrzewamy potrawkę, chodźcie. Wieziemy damy, pilnuj języka. Proszę pana, gdzie jest... Tutaj. W stajni? Coś nie tak? Pomieści 5 koni. Naprawdę zabił pan człowieka? A co za różnica? Nie wygląda pan na mordercę. A pani na wścibską. Ty jesteś Philip Vermeer. Ty zabiłeś starego Saxona. Twój ojciec był poszukiwaczem złota. Stary Saxon go zabił. Najwyższy czas, by ktoś położył kres. Doglądnij potrawki. Zobacz, czy gotowa. Potrawka. Założyliśmy z moim kuzynem wspólny interes. Żadnego ryzyka, a klientów nie brakuje. A co pan robi? Otworzyliśmy dom pogrzebowy. Pobieramy $20. Obsługujemy najlepszych. Pana mottem powinno być trzymaj się sztywno.
Co się dzieje? Niezła potrawka. Ciekawe, czy jeszcze kiedyś taką zjem. Bez obaw. Nie powiesiłbym nabitej strzelby. Rozumu mi nie brak. Nigdy nie traktuj broni jak nienaładowanej. Zagramy w karty? Nie masz już nic do stracenia. Dlaczego mnie ścigasz? Wiesz, czemu stary Saxon zabił mi ojca? Po drugiej stronie góry znalazł srebro. Karty. Gram. Ja też. Moja głowa warta jest 3000, to moja stawka. Nie ma co podbijać. Trzy królowe. Trzy króle. Przegrałeś, szeryfie. Odchodzę. Siadaj. Zabiorę cię do Saxon City. Hulk, odetnijmy im drogę ucieczki. Zaczekajmy do świtu. Zajęte. Zaczyna się zabawa. Mnożą się szybciej niż pchły na suce. Jakkolwiek nie spojrzeć, 3000 to sporo. Jeśli podzielić to na 7, ile to będzie na głowę? Zawiodłem się, szeryfie. To jak odebrać dziecku cukierka. Chcesz wszystkich obudzić? Są zmęczeni. Przed nami długa droga. Odjeżdżam teraz. A pan ze mną. Wiesz, ile mam lat? Kogo to obchodzi? Wstawaj. Myślisz, że jeszcze bym żył, gdybym pozwalał dzieciom bawić się bronią? Wstawaj, Clayton. Nie jest naładowany. Nigdy nie traktuj broni jak nienaładowanej.
Rusz to, a poćwiczę na tobie celność. Robi tylko hałas. Kryć się! Może ktoś odwalił już za nas robotę. To może być pułapka. Nigdy nie traktuj broni jak nienaładowanej. Załóż to, musimy się przespać. Nie otwieraj. Mówiłem. Clayton, oddaj nam Vermeera. Wtedy odjedziemy. Nie masz prawa go przetrzymywać. Gdy wykurzyli cię z Jefferson, odebrali ci gwiazdę. Bezrobotny? Czy zmieniłeś profesję? Wychodźcie. Nie ma co ryzykować życia za mordercę i lewego szeryfa. Czy on mówi prawdę? Może. Wychodzimy. Coś mi tu śmierdzi. Chodź, Anita. Jestem z panem szeryfie. Dzięki za moralne wsparcie. Nie strzelać. Jesteśmy z kobietami i dziećmi. Wychodzić z rękami w górze. Odejdźcie na prawo. Zniszczyliście mój dyliżans. Chcesz zarobić kulkę? Pewnie, że nie. Daję wam 30 sekund. Potem zaczniemy strzelać. Ostatnim razem dał 10. Mam wyjść tak, czy mi je zdejmiesz? Czas ucieka. Tym razem nie damy się wykiwać. Nawet jeśli jest winny, nie może pan... Nie jest winny, tylko uparty. Skoro mam umrzeć, powiedz mi, co wiesz i dlaczego mnie ścigasz. Wielu cię ściga. Nie jesteś przekonującym łowcą nagród. Wiem, kto zabił starego Saksona. Kto? Nie mówiłem, że powiem ci, kto to był. Trzeba było powiedzieć to przed sądem w Jefferson. I zeznawać przeciwko synowi starego?
Miałem cię bronić, skoro sam nie chciałeś tego robić? Gotowi? Wyjdź na zewnątrz, a nie dowiesz się nigdy. Nie strzelać, wychodzę. Nie wywinąłby się z tego, gdybym ja był szeryfem. Nie było łatwo cię wykurzyć. Parszywy sukin... Opiłeś się już? Zaczniesz mówić? Nikomu nic nie powiem. Potrzebowałem kąpieli, dzięki. Podoba ci się? Zapalenie płuc nie jest takie złe. Lepiej powiedz nam, gdzie jest to srebro, inaczej cię tu zostawię. Idź do diabła. Chcemy tylko srebra. Dostaniesz działkę, jak nam powiesz. Gadaj, gdzie jest. Popełniasz błąd. Bijcie go dalej, a nic wam nie powie. Zajmij się własnymi sprawami. Dziękujesz w dziwny sposób. Tylko ich przepytywałem. Czekajcie. Zabiję was obu. Przyjadę do miasta jak zmokła kura. Dobre i to. Podrzucisz mnie na koniu? Ja wracam do Jefferson. Zapomnij. Zabieram konia. Jadę na północ, do Saxon City. Cmentarz mają tam po słonecznej stronie wzgórza. Srebro też. A mam mnóstwo aniołów stróży. Nie igraj z losem. Nawet aniołowie się męczą. Szczególnie, kiedy muszą iść 20 mil. Spotkamy się w salonie. Muszę pogadać z szeryfem. Puszczać. Pij, dziadku. Jesteś starym idiotą bez centa.
Mów, który wóz był twój? Gdzie reszta rzeczy, które przepuściłeś? Gdybyś miał żonę, też byś ją stracił. Czekaj, Bull. To nic nie zmieni. Ktoś musi powstrzymać tych Saksonów, nim będzie za późno. Pewnego dnia wy wszyscy Saksoni umrzecie. Ty też, Adamie Saxon. Jesteś najgorszym z morderców. Nie boję się tego powiedzieć. Tam jesteś. Tchórzliwy syn tchórzliwego mordercy. Cała wasza rodzina to parszywe psy. Splunę wam w twarz, jak będą was grzebać, jak splunąłem waszemu ojcu. Co ty wyprawiasz? Co ty wyprawiasz? Walczymy? Proszę, nie strzelać, panie Saxon. Nie zabije pan staruszka. Nie jestem rewolwerowcem. Nie może pan strzelić do bezbronnego starca. Nie używałem rewolweru od lat. Jestem na to za stary. Przepraszam za to, co mówiłem. Ty, draniu! Powinienem był wpakować ci kulkę. Kto decyduje teraz, czy to morderstwo, czy nie? Ty? Twój brat szeryf? Czy David, ten drugi kojot? Wygrałem ten wóz w pokera. Resztę widziałeś. Konieczna samoobrona. Stary John był cholernie szybki, co? Ludzie są różni, broń taka sama. Dziesięć do jednego, że różowa koszula będzie następna. Adam Saxon? $5, że krew starego Johna się nie spierze. Moment, przyjaciele. To sprawa osobista. Czego chcesz? Porozmawiać z tobą. I twoim bratem Eliem. I Davidem. Kiedy tylko zechcesz. Eli jest u siebie w biurze. Długo nam to nie zajmie. Idziemy. Miałeś zmusić go do mówienia, zanim go zabijesz, a nie wypuszczać. Staraliśmy się. Muszę dowiedzieć się, kto zabił mojego ojca. Nie o to pytali się twoi koledzy.
To nie było mądre, szeryfie. Wiesz, że celnie strzelam. Ty powiedziałeś sędziemu Jefferson, że zabiłem starego Saksona z 60 kroków. Nie mierzyłbym się z kimś tak dobrym. To ty albo ktoś, komu zapłaciłeś. Chowałem mojego ojca. Strzelili mu w plecy. Zabiłbym twojego, gdybym wiedział, że za tym stoi. Ale pewien nie jestem. Chcę pomścić ojca. Twój mnie nie obchodzi. Kto to był? Kto? Może ten, który przekonał cię, byś mnie oskarżył. Bez aluzji. Wiesz, kto to był. Ja nie. Ale ktoś inny wie. Gwarantuję $100 tygodniowo. Przy odrobinie szczęścia można to podwoić. Mówiono mi, że pracy tu pełno. Obyśmy dojechali do salonu. Suszy mnie jak diabli. Jedź dalej, jesteśmy spóźnieni. Zacznijcie strzelać, jak tylko wyjdzie. Czekać. Tędy. Musi być na wozie, strzelać. Nie, chcę go żywego. Ustrzelę tego Saksona. Przy okazji zabijesz sam siebie. I mnie. Co tu się dzieje? Szeryfie, proszę mi powiedzieć. Na tym wozie jest Philip Vermeer. Obowiązkiem szeryfa jest zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. Czyń to bez zabijania niewinnych ludzi. Nie ucz mnie mojej pracy, David. Zbyt szybko sięgasz po broń, Eli. W efekcie zginęli niewinni. Ma więcej rozumu niż jego bracia razem wzięci. Morduje tak, żeby wyglądało to legalnie. Wiesz, gdzie mój ojciec znalazł srebro?
Przyprowadź tam naszych. Powiedziałem, bez zabijania niewinnych. Wy w wagonie. Wychodzić, albo będę strzelał. Szeryfie, zaczekaj. Tu go nie ma. Wóz jest pusty. Idźcie od tyłu, znajdźcie go. Za godzinę opuszczamy miasto. Pakujcie się. Co to ma znaczyć? Dokąd się wybieracie? Znaleźć spokojniejsze miejsce na pochówek. Szefie, szeryfie, idioto. Dyliżans przyjechał. Linia dzienna Jefferson Saxon melduje się. Pomagacie tylko pięknym i młodym? Co też pani opowiada? Co z dyliżansem? Przegrałem w pokera. Rozmawiasz z szeryfem, nie ze swoim kumplem. Dlaczego szeryf nie porozmawia ze mną? Czego chcesz w Saxon City, Clayton? Lubię spokojne miejsca. Wejdźmy do środka. Porozmawiamy. Proszę. To nie jest Jefferson. Ja tu rządzę. Dobrze, że ktoś bierze na siebie odpowiedzialność. Nie powinieneś tego już nosić. A ty? Barman, przynieś whisky. Ten człowiek przyjechał z daleka, by zaszczycić nas swoją obecnością i dobić targu. Zająłeś się interesami? Dziwne, a ja prawem. Ścigam kogoś. Kogo? Filipa Vermeera. Martwego? Żywego. Najpierw żywy, potem martwy. Takie prawo natury. To byłaby pomyłka. Zabił mojego ojca. To kłamstwo. Obrażasz mnie i myślisz, że wyjdziesz stąd żywy? To nie obelga. Nie mówiłeś prawdy. W sądzie też nie. Kula, która przeszyła głowę starego, nie nadeszła z tyłu. Vermeer stał za nim. To nie mógł być on. Wiesz o tym. Sędzia z Jefferson skazał Filipa Vermeera. Ten sędzia po procesie kupił sobie spore rancho. Mówiłeś to w Jefferson i kosztowało cię to gwiazdę. Powiedz to tu, a stracisz znacznie więcej. Ostrzegam cię, trzymaj się z dala od naszych spraw. Otaczają mnie ludzie, którzy szanują prawo. Nic mi nie grozi. Piję tu pod ochroną uczciwego, nieprzekupnego szeryfa. Mam prawo wyrzucić z miasta każdego, kto narusza porządek publiczny i stanowi zagrożenie. Spełniasz oba kryteria. Kiepsko to brzmi. Masz 24 godziny, żeby wyjechać z miasta.
Po prawej stronie siedzi tyłem. Kto strzelał? Dwadzieścia cztery godziny. Czas szybko płynie w tym mieście. Ty ich zabiłeś? Nie zauważyli. Zawiśniesz za to. Jesteście świadkami. Morderstwo bez przyczyny. Odrzuć broń. Chwilę, szeryfie. Ten mężczyzna tylko się bronił. A kim ty jesteś? Przyjechałam tu poślubić Adama Saxona. Chcę porozmawiać z kimś u władzy. To z pewnością nie ty. Pamiętaj, bez świadków i bez przyjaciół. Oczywiście, patriarcho. Nie chcę, żeby mnie tak nazywano. Jeśli wolisz inaczej. Zależy. Różne nazwy mają różne zastosowanie. Spójrz. Miła niespodzianka dla ciebie. Dlaczego Eli jej nie poślubi? Wyszłaby na tym lepiej. Ale kobiety są głupie. Wybrała ciebie. Czy to konieczne? Oczywiście. Jej ojciec był sędzią Sądu Najwyższego. Będzie dla nas cennym nabytkiem. Czasami mówisz, jakbyś chciał zostać prezydentem. Lubię patrzeć daleko w przyszłość. To jedyny wolny pokój. Wszystkie tak wyglądają? Mamy inne z kobietami, inne do pokera, a ten jest na strzelaniny. Dobrej nocy. Nie masz już dość kłopotów? Ty je masz. Ja staram się z nich wydostać. Posuń się. Powiesz mi, kto zabił starego Saxona? Na nic ci się to nie zda. Skazali cię, żeby łatwiej się ciebie pozbyć. Prawisz kazania. Powiedz, kto to był. Zdobądź konia i nie zatrzymuj się aż do Meksyku. Tutaj jesteś martwy. Przejdziemy się do Saxonów. Zmuszą cię do mówienia. Nie mówię, gdy nie mam ochoty. Takie mam zasady. Przejdziemy się do nich. Nie wpadłeś na nic lepszego niż wysłanie tych dwóch przeciwko najlepszemu rewolwerowcowi w stanie? Byłemu szeryfowi Jefferson, który postawił ojca przed sądem 3 razy? Mogłem oskarżyć go o morderstwo. Legalnie. Tak jak lubisz. Ale pojawiła się ta kobieta. Clayton wie, kto zabił ojca. Nie daj się ponieść żądzy zemsty. Tamtej nocy to mógł być każdy. Połowa stanu miała powody go zabić. Nigdy nie poznamy prawdy.
Próbując się dowiedzieć, tylko się skompromitujemy. Wszystko pod kontrolą. Morderca skazany, ludzie Vermeera są bez przywódcy, srebro jest nasze, wszystko zgodnie z prawem. Vermeer wrócił do miasta. $3,000 chodzi po ulicy. Dorwijcie go! Boone, osiodłaj 3 konie. Pojedziesz z Adamem do kanionu. A co ja mam robić? Zachowuj się, mamy gościa. Wybaczcie spóźnienie. Interesy są dla mężczyzn tym, czym dla kobiet pogadanki. Adam, interesy zmuszają cię, żebyś natychmiast wyjechał. Bracia po żonach to najgorsi szefowie. Wybacz mi. Wrócę na śniadanie. Jechałam z Vermeerem. Nie wygląda na mordercę. Liczy się to, że zabija jak jeden z nich. Nie wierzę, że zabił twojego ojca. Zrozum, Elizabeth. W kraju ogarniętym przemocą, kto zdobywa dzisiaj, kontroluje jutro. Chcesz mieć miejsce w przyszłości Saksonów? Rób to, co powinna dobra żona i matka. Nie przejawiam tak ślepej lojalności do twojej rodziny. Wybaczcie, nie czuję się dobrze. Z drogi, szeryfie, albo będę musiał cię zabić. Odsuń się, Clayton. Ja bym się nie przejmował, Hulk. Ale Philip ma do ciebie sprawę. Nie wyjedzie, dopóki jej nie załatwi. To on zabił starego? Nie. Zabił twojego ojca. Ty, draniu, wyłaź. Jestem tu. Powiedz koledze, żeby się cofnął, albo oberwie. Zróbcie to w zgodzie z zasadami. Schowajcie broń. Obaj. Nie podejdziesz bliżej? Wystarczy. Też jesteś skończony, Vermeer. Ty i twoi parszywi przyjaciele. Droga przez kanion jest zaminowana. Wszyscy zginą.
Bez świadków. $5 od rudzielca i 20 od blondyna. Usługa specjalna. Bardzo dobrze. A teraz wracaj na górę, klienci czekają. Przepraszam, nie zwracajcie na mnie uwagi. On mi nie przeszkadza, chodź no tu. Mogę się przysiąść? Zagramy w karty? Celuje w nas zbyt wiele spluw. Dobrze jest zachować ostrożność. Chcę pokoju w Saxon City. Sprawa śmierci patriarchy zamknięta. Wznów ją? Nie mogę. Teraz ty jesteś patriarchą. Dlaczego chronisz Vermeera? Bo jest niewinny. Powiedzmy, że Eliowi tamtej nocy coś się przywidziało. Jest porywczy. Ojciec padł mu pod nogi. Niech powie to sędziemu. Jest uparty. Nie pójdzie na to. Jeśli Filip tego nie zrobił, trzeba wskazać kogoś innego. Prawdziwego mordercę. A czy ktoś go zna? Ty i ja. Jesteśmy cywilizowanymi ludźmi. Dogadamy się. Zależy mi jedynie, żeby nie zapłacił za to ktoś niewinny. Załóżmy, że zapłacę wam obu $25,000.
Weźmiesz Filipa i zabierzesz go daleko stąd. To dobra oferta. Jestem za stary, żeby się sprzedać, a on za młody. Więc? Adam Saxon! Wyłaź! Czekam na ciebie. Twoja hojna oferta jest wciąż aktualna? Wstrzymać ogień. Szeryf Jefferson chce porozmawiać z tym człowiekiem. Możesz wstać, nie będą strzelać. Pewnie. Saxonowie dotrzymują słowa. Wykrztuś to z siebie, albo wpakuję ci kulkę. Dużo wiesz, prawda? David Saxon wie, że nie zabiłeś jego ojca. Zezna to przed sędzią w Jefferson. Opuść broń i zmywajmy się stąd. Już się nie boją, że zajmę miejsce ojca. Wiesz czemu? Bo martwi nie potrzebują przywódcy. Żyje. Powiesimy go jutro, legalnie. Uważajcie na Claytona, jest gdzieś w pobliżu. Zabrać go. Zobaczysz go jutro, wiszącego na sznurze. O ile nie umrze dzisiaj. Ty nikczemny... Niegrzecznie się tak zwracać. Szczególnie do swojego przyszłego męża. Nigdy. Zamknąć ją w piwnicy. Nie dotykaj mnie. Puszczaj. Bracia, możemy zapalić światło. Jutro morderca ojca zostanie powieszony. Pozbędziemy się ostatniej przeszkody na drodze do srebra. Niech nastaną czasy pokoju, prawa i porządku. Lecz według Claytona wciąż nie pomścimy ojca. Zrobimy znacznie więcej. Spełnimy jego marzenia. Dzięki bogactwu, które przyniesie nam srebro, będziemy mogli w końcu stać się panami całego stanu. A pewnego dnia, nie tak daleko w przyszłości, Saxonowie będą w Waszyngtonie. Może nawet w Białym Domu.
Wiesz, kto zabił naszego ojca. Nigdy więcej nie zadawaj mi tego pytania. Nie idziesz? Przestań pić. Trzynastego września roku 1900 zamordowano Ebenezera Saxona. W imieniu narodu Stanów Zjednoczonych człowieka tego uznano za winnego morderstwa i skazano go na śmierć. Ten człowiek jest niewinny. Wynoś się, Clayton. Nie łam prawa. Filipa Vermeera oskarżono o morderstwo. Osądził go i skazał przekupiony sąd. Nie jest winny. Wiem, kto zabił mężczyznę, którego zwiecie patriarchą. Jest tu, wśród nas. Powiedz mi, draniu, kto zabił mojego ojca? Nie daj się sprowokować. Każ ludziom kontynuować. Ktokolwiek staje na drodze sprawiedliwości, robi to na własną odpowiedzialność. Byłeś tam tamtej nocy. Powiedz im, David. O co mu chodzi? Jesteś szaleńcem, Clayton, ale niebezpiecznym. David wie, kto zabił jego ojca. Oskarżył Filipa, żeby się go pozbyć i położyć łapy na srebrze. Jeśli pozwolisz mu mówić, uwolni go. Nie zmienię tego, co czuję. Muszę wiedzieć. Powiedz, ktokolwiek to jest. Czego chcesz, Clayton? Zabił go Filip Vermeer, skazany przez sąd. Przekupiony sąd. Zabił mojego ojca. To ty go zabiłeś. Powiedz im. Powiedz prawdę, jeśli chcesz zawisnąć. Pokaż mu, szeryfie. To byłem ja. Był mordercą. Nie było innego wyjścia.
Zabiłeś mojego ojca. Zamordowałeś go. To była egzekucja. Jedyny sposób na sprawiedliwość w Jefferson. Eli? Adam? David? Bóg wie, co jeszcze uczyniliście, lecz jesteście równie winni jak ojciec. Zapłacicie za to. Policzymy się z tobą raz na zawsze. Za godzinę przy zagrodzie dla bydła. Zgoda. Jesteś czysty. Nie mieszaj się w to. Nie możesz walczyć sam. Dołączę do ciebie. Saksonowie to teraz mój kłopot. Możesz mieć wszystko, co posiadam. Bezpieczną przyszłość, rodzinę. Czego trzeba, byś się zgodziła? Płać tak jak wszyscy. $10. Do środka, dziewczyny. Bez pośpiechu, Eli. Zaczekaj. Strzelać na mój sygnał. Któryś z nas musi go trafić. Nie pozwólmy mu zacząć, inaczej nas zabije. Jest od nas szybszy.
Trafili cię? Nie chcę srebra. Jadę za granicę. Uciekasz? Załóż z powrotem. Dziewczyna odciągnie cię od kłopotów. Myślisz? Do widzenia. All aboard! Ah.